Osoby, Paweł pomachał. Cześć wszystkim. Czy wszystko już działa jak należy? No to co, rozumiem, że czekamy, aż zawitają do nas goście, tak? Tutaj na Instagramie mamy 28 osób. No ale jeszcze chwilkę możemy poczekać. Ja przeczyszczę sprzęt za ten czas. Może dajcie znać, czy dźwięk jest ok, czy wszystko widać, czy nic nie przecina. Dokładnie, kochani, jakbyście mogli napisać, czy wszystko słychać i widać dobrze, to będziemy bardzo wdzięczni. Jak sytuacja, operatorzy? No, pomalutku się zbieramy. No to dobrze, to może my się z Jakubem już przywitamy. To jest mój model Kuba, ja mam na imię Paweł i witam was bardzo serdecznie, że chcieliście ten piękny deszczowy wieczór z nami spędzić. Dzisiaj tematem, jeśli chodzi o nasze spotkanie, będzie analiza, czyli de facto jeden z ważniejszych elementów, jeśli chodzi o dobór fryzury. Troszkę teorii na początku, jeśli chodzi o analizy. Oczywiście będzie to tylko taka powierzchowne, z tego względu, że nie mam aż tyle czasu. Jeżeli ktoś będzie chciał się zagłębić bardziej w temat, jeśli chodzi o analizy, to wszystko możecie znaleźć u nas na platformie Akademia Babicz Online. Także zachęcam, żeby sobie spojrzeć i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tam są wszystkie wykłady na temat analiz, ale nie tylko. Są strzyżenia. Jeśli chodzi o dobór do kształtu twarzy, mamy różnych modeli z różnymi kształtami twarzy, są robione strzyżenia do tego, także zachęcam, jeżeli komuś się spodoba ten temat, żeby sobie tam zaglądnąć. I tak jak już wcześniej wspomniałem, zaczniemy sobie, mamy już wszystkich? Wszystko jest elegancko? Działa? Łapki były do góry, że wszystko działa? Łapki do góry, jeśli działa, ale piszą tutaj, że widać, słychać, nawet Mateusz i czuć. I czuć. To najważniejsze. Słuchajcie, zaczniemy sobie troszkę od teorii, tak jak powiedziałem, czyli od tego, czym się kierujemy, jakie są ważne elementy, jeśli chodzi o analizę kształtu twarzy, bo to są na ten temat różne teorie, różne punkty są brane pod uwagę. My w Akademii kierujemy się tak naprawdę trzema punktami. Już momencik, sobie tylko pilot znajdę. Widać ładnie tablicę? Widać. Ktoś tu napisał, że logo Babicz się rozmywa, ale myślę, że bez tego przeżyjemy. Dobrze, przeżyjemy, myślę. Czyli tak naprawdę zaczynamy sobie od jednego z ważniejszych elementów, czyli patrzenia amfas. Z tego względu, że dla naszego klienta modela jednym z ważniejszych elementów jednak jest to, co widzi w lustrze, jak od nas wychodzi. Ale nie zapominajmy jeszcze o drugim bardzo ważnym elemencie, który według mnie jest bardzo często zapominany, może nie dlatego, że chcemy, tylko po prostu nie zwracamy tak mocno na to uwagi, czyli profil. Profil, jeśli chodzi o nawet sam układ głowy, to bierzemy fajnie pod uwagę, bo klient wie, czy ma płaską i chciałby ją rozbudować, czy ma też zbyt mocno rozbudowaną, ale zapominamy o przedniej części profilu, czyli wiadomo, potylica jest potylicą, ale też jakby cały układ, jeśli chodzi o patrzenie z boku, czyli profil z przodu jest też bardzo ważny, bo pewne rzeczy możemy przy pewnych profilach zrobić, pewnych rzeczy nie możemy. Zacznijmy sobie od amfas, czyli od prawidłowego kształtu twarzy, jeśli chodzi o człowieka, czyli owal. Zazwyczaj jest to twarz owalna. I jak sami wiecie, w fryzjerstwie męskim często dążymy do tego, żeby ona była jak najbardziej sześcienna, czyli żeby rozbudować jak najbardziej ten kształt w sześcian, zarówno wewnętrznie, czyli to, co widzimy między włosami, i zewnętrznie, czyli to, co budujemy na głowie, czyli przy niektórych kształtach twarzy będziemy musieli zwężać, przy niektórych będziemy musieli poszerzać delikatnie, jeśli chodzi o boki, przy niektórych twarzach będziemy musieli budować sklepienie, przy innych też zakrywać. Czyli ustalamy, że idealny kształt twarzy jest to owal.
We fryzjerstwie dąży się oczywiście do najbardziej sześciennego kształtu. Jeżeli popatrzymy tak trochę na modę, co się dzieje, to widzimy, że jeśli chodzi o ten sześcian, no to klasyka klasyką, ale coraz bardziej odchodzi się w zaokrąglenia, czyli nie są już to tak mocno wyraziste kształty sześcienne, więc wiadomo, sztandarowe jakieś zasady są, że dążymy do sześcianu, ale też musimy brać pod uwagę to, że żyjemy i cały czas to wszystko ewoluuje. U jednego klienta zrobimy bardziej sześcienną twarz, bo potrzebujemy go wyciągnąć, potrzebujemy go jakby troszkę zebrać bokami, bo uważamy, że tak ten kształt twarzy jest za szeroki, a u innych znowu na odwrót. I teraz tak, zacznijmy sobie, jakie punkty najważniejsze bierzemy pod uwagę. Pierwsza rzecz, której nie bierzemy pod uwagę przy jakby amfas analizie, to jest broda. Kiedy moglibyśmy brać ewentualnie tą brodę pod uwagę? No przede wszystkim wtedy, kiedy się rzuca bardzo mocno w oczy. Czyli, nie wiem, idziemy sobie po ulicy i pierwszą rzecz, którą widzimy w jakiejś osobie, to jest broda. Czyli jest to coś, co ewidentnie rzuca się w oczy. Wtedy możemy brać pod uwagę, że może jakoś ją skamuflować, może jakoś ją zakryć, może powinien ten klient zapuścić brodę, może powinien jeszcze jakieś inne rzeczy zrobić. Jeśli chodzi o facetów, mamy o tyle fajnie, że mamy też ten zarost, jeżeli on jest. No, u naszego modela nie ma jeszcze. Pytanie, czy film zostanie zapisany? Zostanie zapisany, ale zachęcamy Was, żebyście zostali z nami na żywo, ponieważ możecie wówczas zadawać pytania, na które Paweł na bieżąco będzie odpowiadał, więc myślę, że to będzie dla Was. Jeżeli będę potrafił, jeszcze nie wiadomo, czy będę potrafił. Serdecznie do zostania z nami do końca teraz, ale oczywiście, kto nie da rady, to zapiszemy live'a. Dobrze, kontynuuję. Czyli pamiętajcie, że jeżeli to jest broda jest elementem, który rzuca się ewidentnie w oczy, czyli po prostu widać, że to jest ewidentny defekt naszego klienta, czy też może być czymś, co jest kompleksem naszego klienta, wiadomo, możemy brać pod uwagę. Jeżeli nie wchodzi w analizę, czyli widzimy, że pierwszym punktem pomiarowym, który jest, to jest kość żuchwy, następnym punktem pomiarowym to jest kość jarzmowa, chyba ona się nazywa, bądź też policzkowa. I ostatnim punktem, który bierzemy pod uwagę, to jest punkt skroni. I te trzy punkty, to jest, pamiętamy, obrys zewnętrzny twarzy. To nie jest to, co widzimy tutaj w środku, tylko zewnętrznie, to jest układ kostny i nie ma na to wpływu, czy ktoś jest mniejszy, czy ktoś jest większy. Oczywiście te proporcje w miarę lat się troszkę może zmniejszają bądź zwiększają, ale my patrzymy na stricte na obraz układu kostnego twarzy, a nie na to, czy ktoś ma większe poliki, czy też mniejsze. Czyli pamiętamy, że brody nie bierzemy. Najlepszym takim sposobem na zrobienie takiej wstępnej analizy i żeby ona była fajna, to jest zakrycie sobie tego elementu. Już, momencik, technologia. Zakrycie sobie tego elementu kartką, tak żeby nas nie myliło. I w ten czas mamy idealnie obrys, na który powinniśmy zwracać uwagę i zachęcam do tego, żeby na początku sobie robić coś takiego. Kolejną sprawą, jaką robimy sobie przy analizie, jeśli chodzi o amfas, to jest bardzo prosta sprawa, czyli przykładamy sobie do zewnętrznej części twarzy grzebień. Jeżeli wszystkie te trzy punkty leżą, uwaga, na podobnych odległościach, czyli nie wiem, tak jak tutaj w przypadku Kuby, delikatnie odchodzi może ta szczęka, ale bardzo, bardzo delikatnie, nie na pewno jak przy owalu, a góra praktycznie się styka z kością policzkową, no to wiadomą sprawą jest to, że te trzy punkty leżą praktycznie wszystkie na jednej linii. Ja tak, jeśli chodzi o salon i oczywiście o nowych klientów, to taką analizę przeprowadzam sobie w taki sposób, że pierwszą rzecz, którą robię, to jest wyeliminowanie jakichś figur geometrycznych. Jak to zrobić? Najlepszym sposobem na wyeliminowanie jakichś figur geometrycznych jest zmierzenie wysokości twarzy do szerokości. Bo już wiadomo, że jak jest równa, to zostają nam jakieś figury geometryczne, jak jest różna, zostają zupełnie inne. Dlatego taka pierwsza eliminacja jest najlepsza. Kolejnym etapem jest przyłożenie grzebienia do kości policzkowej, sprawdzenie tych wszystkich punktów i wtedy na bieżąco określamy sobie, jaki to jest kształt twarzy. Uwaga, praktycznie nigdy jedna część twarzy nie jest podobna do drugiej, więc jeżeli zauważycie asymetryczność, na przykład owal,
z prostokątem, może być, bo podobna wysokość do szerokości. Nie może być absolutnie przykładowo koło z prostokątem, no bo wtedy no nie ma szans, żeby się połączyły te figury geometryczne ze sobą. To wtedy pamiętajcie, że nie powinno się robić symetrycznych. Jeżeli jest bardzo duża asymetryczność twarzy, nie powinniśmy robić fryzur symetrycznych, ponieważ na pierwszy plan z automatu wyjdzie to, że twarz jest asymetryczna. Okej, okay, dobra. Takim szczegółem wstępu to wszystko sobie powiedziałem. Oczywiście to jest temat rzeka. Tak jak powiedziałem, można sobie to zobaczyć u nas na webinarach na naszej platformie. Każdą twarz analizujemy, każdą twarz, że tak powiem, opowiadamy poszczególnie, co trzeba robić, jakimi kątami pracować, co w poszczególnych twarzach najlepiej działa. Oczywiście pamiętajcie, że to jest też wszystko czysta teoria. Teoria działa w 90%. Są też różne rodzaje włosów, różne gatunki, różne inne rzeczy, które mają na to wpływ. Na przykład nie zawsze zmieniamy kogoś na siłę. Jeżeli widzimy, że dany defekt, nazwijmy to w cudzysłowiu, jest atutem naszego modela, to możemy wręcz odwrotnie to jeszcze bardziej podkręcić. Więc pamiętajmy, jest to zawód artystyczny, musimy też się dopatrywać takich rzeczy, jeśli chodzi o naszych modeli, czy też klientów, które ewentualnie ulepszą, a niekoniecznie musimy na siłę, że tak powiem, kierować się stricte teorią, która, tak jak powiedziałem, w 90% będzie się sprawdzała, ale jest te 10%, gdzie no, różne wpływy są na to, że może nie zadziałać. Okej, okay. Jeśli chodzi o profil, szybciutko tylko sobie przelecę do profilów. Jeszcze szybko opowiemy sobie o profilu, bo to jest też ważny aspekt. Okej, okay. I teraz tak, profil. Jeśli chodzi o profil, zupełnie inne punkty pomiarowe. Bardzo ważna sprawa. Punkty pomiarowe, przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest to, że tutaj nos nie gra roli, w sensie nie wchodzi w analizę. Kiedy wchodzi, to samo jak broda, w przypadku kiedy wchodzi klient i pierwsze co, to rzuca nam się nos w oczy i może być to jakby, tak jak wcześniej mówiłem, jakimś tam kompleksem naszego klienta, modela, wtedy możemy brać to pod uwagę. Jeżeli nie, to pierwszym punktem pomiarowym tutaj jest znowu broda, kolejnym punktem punkt pod nosem i trzeci punkt, uwaga, nie jest to linia zarostu, tylko jest to linia, znaczy jest to punkt między brwiami, dlatego że przy naszym układzie kostnym głowy zawsze czoło delikatnie idzie do tyłu. Także jeżeli nie jest cofnięta linia brwi do tyłu, to nie bierzemy pod uwagę, że jest to jakby profil cofnięty w strefie góry. Także profile mogą być różne. Może wystawać broda, może wystawać czoło, może być zapadnięta środkiem, może wystawać sam środek twarzy, więc to bierzemy pod uwagę. Głównie profile eliminujemy długościami, czyli po prostu jeżeli nam coś wystaje, czy w przypadku brody, jeżeli by mocno wystawała, to wiadomo, że jedyną rzeczą, która może cofnąć tą brodę do tyłu, oczywiście działamy na zasadzie optyki, jest kreska przecinająca w przeciwną stronę. Czyli już wiemy, że musi być coś, linia jakaś schodząca, czy to w pejsie, czy to w długości, czy to sama grzywka, która będzie cofać tą brodę i będzie ją przecinała w przeciwnym kierunku. Ja mam pytanie, czy na Instagramie widać nasz monitor, na którym Pan pokazuje te profile? Instagramowicze mogli tutaj napisać, czy dobrze widać. No i oczywiście, jeżeli macie w międzyczasie jakieś pytania, to zachęcamy do pytania. Widać. Dzięki. Widać. Dobra, pytanie w takim razie do publiczności. Czy uważacie, że analiza jest ważnym aspektem? Robicie to w swojej pracy? Nie robicie? Zwracacie na to uwagę? Czy tak jak często się zdarza niestety, przez to, że mamy tak dużo pracy i taki motok, to po prostu zapominamy o tym ważnym aspekcie? Jeżeli tak, napiszcie, czy tak, czy nie, łapkę do góry, ewentualnie jeśli tak. I tak, zaczynamy sobie teraz drugi etap. Tak jak powiedziałem, ja pokreśliłem tutaj powierzchownie mniej więcej, czym się sugerować przy jednym, jak i drugim, przy jednej, jak i drugiej analizie. I zaczynamy sobie teraz od naszego Kuby, który ma po pierwsze bardzo dużo włosów, włosy kręcone, ale to jest aspekt następny. Zacznijmy sobie od kształtu twarzy. Przykładamy sobie grzebień do polika. Analizy,
bardzo robią. Ważna, choć często jest pomijana. No właśnie. I teraz zobaczmy sobie u Kuby. Zobaczmy, że praktycznie wszystkie te linie leżą na jednej tej, czyli a twarz jest wyższa niż szersza i to ewidentnie widać. Tu mamy taki przykład niecelowo, ale można powiedzieć, że banalne analizy ze względu na to, że na pierwszy rzut oka od razu widać, jaki to jest kształt twarzy. Nawet nie trzeba brody tutaj specjalnie odchylać. Więc widzimy, że mamy do czynienia z prostokątem. To, że jest dużo włosów, nawet bym powiedział za dużo włosów, za chwilę będę o szczerzeniu opowiadał i powiem, dlaczego będziemy robić tak, a nie inaczej. Potrzebujemy na pewno tutaj poszerzenia, trochę obniżenia tej twarzy, ale na pewno musimy działać na boki. Kolejnym elementem, zobaczcie, to jest profil i teraz bierzemy sobie ten punkt i ten punkt. Ewidentnie widać, że dolna część delikatnie wystaje, tak? Widać, czyli powinniśmy ją zasłonić bądź jakoś przeciąć. W przypadku Kuby raczej będzie dłuższa grzywka, która będzie gdzieś odczesywana delikatnie do tyłu, więc automatycznie jak będzie odczesywana do tyłu, to będzie się tworzyła linia przecinająca, czyli delikatnie idąca w pazia, co spowoduje na pewno delikatne optyczne cofnięcie. Ale na przykład zrobienie pejsa w mocny szpic w taki sposób, krótkiego, który będzie szedł taką linią, zobaczcie co robi. Nakłada się taka linia na linię, która jest delikatnie wysunięta dołem. Czyli automatycznie będzie nam jeszcze bardziej wysuwać, więc jeżeli tak jak ja na przykład będę robił tutaj, zdecydowaliśmy się na linię disconnection, ale tylko dlatego, że będzie po pierwsze fajnie profilowała głowę. Druga sprawa, ściągnie nam objętości tych włosów. Te włosy ja za chwilę pokażę, jak wyglądały przed i żebyście sobie wyobrazili, co one potrafią. Jest ich bardzo dużo, są kręcone, odbijają bardzo na boki. Także dlatego zdecydowaliśmy się na usunięcie części, ale nie na zero, tylko po prostu wyprofilowanie piękne. Będę sobie pracował, jeśli chodzi o strzyżenie w całej tej sekcji dołu, delikatnym kątem rozwartym z tyłu, żeby miały siłę podbić zewnętrzną warstwę. I przechodząc powolutku w stronę boków, będziemy pracować sobie kątem prostym, tak żeby delikatnie zdjąć objętość. Będą cyrkle nad uszami wycięte tutaj, także ta cała warstwa będzie dosyć krótka. Jeśli chodzi o koronę głowy, zostanie w takiej długości jak jest, delikatnie ją odświeżymy. Jedyne co, to zrobimy bardzo delikatne cieniowanie. Dlaczego bardzo delikatne cieniowanie? Ze względu na to, że ten włos im bardziej będzie wycieniowany, tym ma większą siłę i będzie budował jeszcze większą objętość. Jeśli chodzi o kosmetyki, które używamy i tutaj wcześniej rozmawialiśmy sobie, to są kosmetyki, na przykład Shaper ID, który fajnie dyscyplinuje te włosy, nie pierzą się tak, wyglądają trochę jakby były mokre i przede wszystkim fajny kształt łapią. No i myślę, że jeśli chodzi o samo strzyżenie, to jeszcze na bieżąco będziemy sobie wszystko tutaj opowiadać. Ja wydzieliłem sobie początkowo, był tu taki cyrkiel, lekkie podgolenie z tyłu wcześniej, ale postanowiliśmy to mocniej podnieść, żeby więcej objętości zdjąć, żeby model na co dzień nie miał aż tak dużych problemów z nimi, nie musiał się z nimi aż tak bawić. Poza tym im cięższe będą z góry, tym mają mniejszą moc, dlatego powiedziałem, że tylko delikatnie przycieniu je, ewentualnie ponacinamy i zrobimy pełną afiliację. Tutaj cały ten tył jest wydzielona linia, widzimy, że i wychodzi ona delikatnie mocniej nad ucho, z tego względu, że w tym miejscu robi się najszerzej, więc w tym miejscu chcielibyśmy wybrać te włosy jak najkrócej. Oczywiście te włosy nie będą golone absolutnie, tylko będzie linia cieniowana na grzebieniu i całość, tak jak mówiłem, kąt rozwarty z przejściem do kąta prostego. Oczywiście te wszystkie kąty i wszystkie rzeczy, o których ja mówię, możecie znaleźć sobie u nas na platformie. Tak samo, jeżeli ktoś będzie chciał z nich skorzystać i dogłębniej sobie zobaczyć. Dobra, no to co? Myślę, że możemy zaczynać. Jakieś pytania są? Ja wykonuję analizę, ale pracuję w innym zawodzie beauty. W salonach fryzjerskich, do których chodziłam, nikt nie wykonywał takiej analizy. Szkoda, że nikt nie wykonywał. Ale uwaga. Ważną sprawą jest taką, że jeżeli jesteś klientką, to nikt nie będzie ci mówił, znaczy nawet nie może. I od razu ostrzegam, bo często się zdarza tak, że robimy analizę, opowiadamy naszym klientom, jakie są ich... Absolutnie tak nie wolno robić. Analiza jest dla nas. Ja robię sobie analizę taką wstępną. Pierwsze, jak klient wchodzi do salonu, pierwsze wrażenie.
pierwsze wrażenie. Zawsze jest najlepsze. Następnie, jeżeli jest taka sytuacja, że myjemy, to w momencie, kiedy myjesz i odchylisz sobie troszkę bardziej głowę, mówię tutaj o nowych klientach, troszkę głowę mocniej do tyłu i woda spływa po głowie, znikają całkowicie włosy i widzisz idealnie obrys kostny i ostatni rzut oka w lustro i to jest tyle. I ja proponuję fryzurę, a nie opowiadam, co jest nie tak. Ewentualnie jak już opowiadam, co jest nie tak, to nie opowiadam, co jest nie tak, tylko mówię, że jest dobrze, jest super, ale jesteśmy w stanie to zrobić w taki sposób, żeby było lepiej. Ale nie robienie analizy na zasadzie, może dlatego też nie wiedziała, że ktoś takie coś wykonuje, bo moi klienci nie wiedzą, że wykonuję taką analizę. A ja z kolei bardzo się cieszę, że mimo, że nie jesteś fryzjerką, pan oglądasz bardzo to, bardzo pomaga. Tutaj jeszcze pisze Dominika Balas, po waszym szkoleniu analiza jest prawie zawsze wykonywana. Bardzo. O, bardzo. Mam nadzieję, że od jutra będzie już zawsze. Dobra, kochani. Jeśli chodzi o podział, to tak jak pokazałem, ten podział jest ruchomy, czyli jeżeli byśmy chcieli więcej włosów zdjąć, możemy go podnieść, jeżeli chcielibyśmy mniej, wiadomo, możemy go obniżyć, możemy go zrobić bardziej po prostej, możemy go zrobić bardziej w szpic z tyłu, możemy go zrobić horyzontalnie, obojętne. To nie jest coś, co jest stałe. Wy musicie sobie sami dobrać do tego, co chcecie uzyskać. Chcemy więcej objętości zdjąć? Wyżej. Mniej? Niżej. Także to jest wszystko, że tak powiem, ruchome, nic nie jest sztywne i musicie sobie to dobierać sami. Ja podjąłem decyzję, że podnosimy go do góry, ponieważ jest tyle włosów. Aha, miałem pokazać, jak model wyglądał. No już. Najedźmy może tutaj na ten. Tak. Na monitor z przodu. Jest? Jest. Widzimy, że ta objętość jest bardzo duża. To jest z przodu pokazane. Widzimy wszyscy? Widzimy. I teraz jeszcze pokażemy z boku. No, widzimy, jaka się robi ciężkość tutaj w tej części tylniej. Poza tym linia, którą widzicie, to nakłada się na to i wyciąga jeszcze bardziej dolną część. Oczywiście on tak przyszedł uczesany, dlatego jak wczeszemy je delikatnie, dlatego chcemy zapuścić trochę tą grzywkę, jak wczeszę je za ucho, to spowodujemy zupełnie inną linię. Zobaczcie, teraz jak one są tu z przodu, to linia idzie tak, idealnie odzwierciedla, co to jest, co jest tu i tu, czyli jeszcze bardziej wypuszcza nam cały dół. A to, co jest cofnięte, nie ma włosów nad czołem, tylko są jeszcze bardziej cofnięte do tyłu, czyli idealnie nam podkreśla jeszcze ten profil wysunięty. W momencie, kiedy te włosy pójdą lekko za ucho, czyli zrobi nam się taka linia z tych włosów już, to zobaczcie, cofnie optycznie to, a to się wyciągnie. Czyli dodamy sobie góry. Musimy też walczyć, żeby te włosy, ok, mogą się rozchodzić na środku, ale żeby szły przed czoło i dopiero się rozchodziły, a nie żeby były odczesane mocno do tyłu. Dobra, koniec tego gadania. Zaczynamy, bierzemy się do roboty. Zwilżyłem sobie tu włosy. Nożyczki klasyczne. Grzebek mam. Jakie tam nożyczki klasyczne? Pokaż. No, jakie? Najlepsze. Takie. Super tną, polecam. Nożyczki bardzo. Dokładnie. Ja przy okazji, może jak Paweł sobie zaczął ciąć i jesteśmy przy tych nożyczkach bawić, to serdecznie Was zapraszam do oglądania strony naszego sklepu, ponieważ zaczynamy nową erę sklepu. Sklep zmienił nazwę, będzie się teraz nazywał Bawicz Concept Store. Niedługo pojawi się również na Instagramie i z tej okazji będziemy mieli dla Was dużo bardzo fajnych niespodzianek. Kto jeszcze nie obserwuje, zachęcam do obserwowania, bo będą konkursy z nagrodami i inne fajne rzeczy, na których możecie skorzystać. Będzie się działo. I tak jak mówiłem, delikatny kąt rozwarty. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Jak nie widać, to proszę tutaj, żeby operatorzy jakoś zareagowali. Gdyby nie było widać, to po prostu piszcie, a my będziemy się starali zbliżać. Najbardziej, jak to możliwe.
A kochani, tak... O, proszę, Paweł ma świetny kolor włosów, petarda. Ale to są moje naturalne. Zobaczmy, jak już tu się buduje pięknie kształt. Zobaczcie sobie z boku. Widzimy? Kącik rozwarty, jak się pięknie buduje od razu kształt. On ma takie włosy, że one pięknie kształt budują. Wiadomo, że im cieńszy włos, im ten, to te kształty trochę gorzej wychodzą, ale tutaj u Kuby pięknie się buduje, od razu się wszystko ładnie pokazuje. Wiecie, bo mam jakieś problemy chyba techniczne, czy na Facebooku jest wszystko dobrze? Napiszcie, proszę. Wszystko ok. Dobrze, to widocznie tylko w moim telefonie zerwało połączenie, ale jeśli wy widzicie, to najważniejsze. I teraz powoli już przechodzę do kąta prostego. Tak, żeby nie rozbudowywać za mocno tych boków. Oczywiście, jeśli chodzi o analizę, to przy tego typu twarzy, jak ma Kuba, powinniśmy rozbudowywać. Ale widzicie, tu jest ten wpływ teraz jeszcze objętości tych włosów. One same tak budują, że aż przerysowują go bokami. Więc musimy trochę je zdyscyplinować, że one mają dawać kształt, ale nie mogą aż tak przerysowywać tutaj i przede wszystkim uprzykrza życia chłopakowi, bo non stop jest jedna wielka walka, prawda? Przyjmy sobie kącik prosty już i zbieramy sobie. A jedyne co, to tutaj mamy właśnie, uwagę, że są ciemne włosy na ciemnym tle, więc gdyby się troszeczkę można było rozjaśnić ekran. A, czyli po prostu wyłączę. Widać, tak, dziękujemy bardzo za tą uwagę. Teraz? A nie wiem, co dam po prostu. Nie, dam po prostu tą. Odłączę i będzie kartka biała. O! Teraz lepiej? Lepiej, ale na początku była kartka z logotypem. Jest takie białe tło tylko mam. Tak, okay, jeszcze tutaj sobie. Ja po prostu starał się nie stawać tułem do kamery, tylko bardziej tak z drugiej strony wiem, że to nie. Moi operatorzy, wiecie, jakie to jest trudne. Że my się skupiamy tutaj na strzyżeniu, a ustawianie jest ciężkim aspektem. Wierzymy, ale jednak nasi widzowie chcieliby oglądać strzyżenia, a nie sukcesy. Pracuję nad nimi cały czas. Właśnie, chciałam powiedzieć, chociaż są coraz lepsze, ale mimo to strzyżenie ważniejsze. Dużo jedzonka i rosną. Sprawdzamy sobie za każdym razem pasmo pamięci. Pamiętamy, że podziały muszą być, każdy podział, czy nie dzielimy po prostej tutaj, tylko każdy podział wychodzi z punktu centralnego, czy jakbyśmy sobie zeszli, wszystkie idą już tu z przodu pod delikatnym skosem. Ciach. Słuchajcie, bo są kolejne pytania, czy lek będzie zapisany. Będzie zapisany, ale tak jak wcześniej wspominałam, zachęcam was, żebyście zostali z nami na żywo. Wówczas można zadawać Pawłowi pytania i po prostu więcej na tym skorzystać. Okej. Okay. Kolejnym etapem, jak już zrobiliśmy sobie, zobaczmy sobie, jak tutaj pięknie kształt się formuje. Czy to wszystko widać? Z takim ustawieniu, w takim. I tutaj te zewnętrzne włosy pięknie się będą opierały o to i będą tworzyły fajny kształt. I teraz następnym elementem zrobienie cyrka nad uchem. No to klasycznie odchylamy sobie, podaj troszkę na bok. Odchylamy sobie głowę delikatnie na bok i po kości schodzimy w dół, w jedną stronę, horyzontalnie zaczesujemy sobie włosy delikatnie za ucho. I po kości idziemy, wstępnie przeczesujemy. Tył. Też dobieramy, o. Sprawdzamy sobie w każdą stronę, jeszcze przeczesujemy. Kilka razy to trzeba zrobić, te włosy są tutaj zawsze niesforne, więc w jedną, w drugą, aż nam powstanie ładny cyrkiel. Tu delikatnie dajemy do tyłu, tak samo schodzimy pionowo w dół i dajemy zacięcie do przodu. I teraz tak. Tego co prawda nie będzie widać,
ale ja się pokuszę tutaj, później w następnym etapie, już jak zrobię sobie drugą stronę, żeby delikatnie to podebrać właśnie w takim ustawieniu, żeby nie zostawiać tego pace'a, który jeszcze bardziej będzie wysuwał tą dolną część, nie? Takie detale typu konturowanie, inne rzeczy, to później po wysuszeniu, przy nacinaniu całego dołu sobie do tego wrócimy. No i co? I teraz najcięższa rzecz, czyli uzyskanie tego samego z drugiej strony, więc zaczynamy drugą stronę. Nie ma nic gorszego dla fryzjera jak symetria. Żartuję. Dlatego wymyślam nową fryzurę. Dokładnie. Daj troszeczkę na bok, o. Mhm. I lecimy sobie, pamiętamy. Wczesuję sobie tu pięknie na rękę, całą linię, ciach, sprawdzamy. Dobrze. Przedziałki skośne, pamiętamy. Pasmo pamięci. Ciach. Słuchajcie, jeśli macie pytania, to naprawdę śmiało je zadawajcie, bo to jest najlepszy moment. Żeby na nie odpowiedzieć. Jeśli czegoś więcej się po prostu dowiecie, jeśli macie jakieś wątpliwości. Albo sugestie, żeby coś Paweł dopowiedział, albo gdzieś tam, żebyśmy my się przesunęli. Jak u was, powiedzcie mi, kochani, z długimi włosami, z dłuższymi włosami u facetów? Już zaczyna się coś dziać, czy dalej golenia? Wśród młodzieży zaczyna się dziać chyba, bo widzę po 13-latku naszym, że cała klasa zapuszcza włosy. Nie wiem jak wśród dorosłych, ale wśród młodzieży chyba tak. No. To nie jest zbyt dobra informacja dla nas, ale bo przez jakiś czas ich nie będzie. No przecież długą fryzurę też trzeba odpowiednio uformować. Tak, ale zazwyczaj zapuszczają na dziko wszyscy, nie? Ciach. Ale tam na dziko. O, proszę, jest pytanie. A co z tymi włosami na karku, co są najniżej? Będą odcinane? Będą. Będzie kontur z nich robiony, ale to tak jak mówiłem przy konturowaniu. Na razie się skupiamy nad kształtem, czyli pracuję sobie, przypominam, kątem rozwartym, delikatnym z tyłu, kątem prostym na boku. Później robię sobie cyrkle nad uszami. Sam przód podbierzemy sobie troszkę maszynką na grzebieniu, a cały ten tył zrobimy ładnie taki, dajmy na to, kancik. Jak to się kiedyś mówiło. O, a Magdalena Banat pisze, mój syn już ma trwałą i dłuższe włosy. Super, my właśnie chcieliśmy naszą zrobić trwałą, no ale jakoś zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, ale może jeszcze. Tu mamy gościa po trwałej naturalnej. U nas jeszcze na krótko, co tam dalej? Widzę następne. Okej. Okay. Tak jak wspominałam, nie jestem z zawodu fryzjerem, ale zadam pytanie, kilka słów o pielęgnacji włosów męskich. Co należy stosować po takim strzyżeniu? Super pytanie, dziękujemy Ci, już Paweł odpowiada. No słuchaj, przy tego typu rodzaju włosie, który mamy tutaj u Kuby, przede wszystkim włos kręcony, puszący się, niesforny, budujący bardzo objętość, to wszystkie kosmetyki, które będą zmniejszały na pewno tą objętość, czyli wszystkiego rodzaju olejki, wszystko co mocno nawilża włos. Kręcony z natury jest już upośledzony ze względu na to, że ma wszystko porozchylane, więc schnie w 100%. Więc na pewno wszystkie jego rodzaju rzeczy, które będą nawilżały go mocno, będą bardzo fajne. Jeśli chodzi o samo wykończenie, może być to olejek na przykład, albo może być to jakaś pianka dyscyplinująca. Mogą być to rzeczy, które na pewno będą dyscyplinowały te włosy. Może być to klimat bardziej idący, słuchajcie, w po prostu w jakąś sól morską, tego typu rzeczy. Nasze kosmetyki bardzo fajnej marki, może tutaj koleżanka jedna jeszcze.
olejek, który jest niby do brody, ale bardzo często używam go właśnie przy stylizacjach tego typu włosów, ze względu na to, że fajnie dyscyplinuje, mocno nie obciąża. Jest przeznaczenia do brody, ale do włosów też się w 100% fajnie nadaje. Kolejną... Sebmena. Dwa słowa o marce, bo może nie wszyscy znają i wiedzą. Sebmen to jest marka, która została stworzona, jest to jakby odłam Sebastian Professionnel, także jest to stricte linia męska, bardzo fajnie opakowana, jeśli chodzi o nutę zapachową, no to nawet kobiety się za nią, że tak powiem, oglądają. Mam klientki, które kupują na przykład sobie krem po goleniu, który ma przepiękny zapach, daje taką balsamiczną, znaczy nie balsamiczną, tylko jedwabistą, przepraszam, skórę, na przykład po goleniu nóg. Są takie na przykład też panie. Szampony, czy tam suche szampony, które sprzedajemy, mają bardzo, bardzo podobne, że tak powiem, działanie jak damskie, ale mają tą nutę zapachową, która bardzo fajnie się sprawdza i kobiety też się, że tak powiem, na nią kuszą. Także polecam, bardzo fajne kosmetyki. Kolejnym to już tutaj z marki właśnie Sebastian, czyli matki Sebmena. Shaper ID, przepraszam, czyli lakier taki w piance, bardzo fajnie wyglądający, zobaczcie sobie, możemy sobie zobaczyć, o, w taki sposób, ja zresztą będę u Kubie później nakładał, czyli wspaniale pachną, to fajnie dyscyplinuje te włosy, tutaj rozmawiałem z Kubą, powiedział, że u takiej ilości dużej jak on ma, to zewnętrznie nie wystarczy, bo tylko zewnętrznie, że tak powiem, działa, wewnętrznie nie, ale ja mu pokażę dzisiaj, że może też wtryskiwać ten produkt do środka. Czyli nie musi tylko powierzchownie. I myślę, że też fajnie zadziała. Dobra, ja lecę dalej, bo za chwilę nie zdążę. Czekaj, bo jeszcze mam pytanie tutaj już techniczne. Dlaczego najpierw ścinasz długość, a później kontury, a nie odwrotnie? No bo zostaje mi mniej włosów do obcięcia konturu i jest dużo łatwiej. No proszę. Czyli trzeba sobie ułatwić życie. Dokładnie. Słuchajcie, po co obcinać te wszystkie włosy stąd, które by tu dochodziły i robią ci grubość, jest ich zdecydowanie więcej. Jeżeli ja sobie pierwsze zrobię, że tak powiem, wycieniuję. Oczywiście, jeżeli chodzi o dłuższe włosy, to robimy zawsze na odwrót, czyli najpierw robimy długość, później je cieniujemy. W przypadku takich krótkich włosów, takich, że tak powiem, detali, nie potrzebuję mieć tyle tych włosów, żeby się z nimi tutaj bawić, które później i tak tutaj już nie będą, bo spadną na ziemię. Więc pierwsze sobie cieniuję, a następnie robię kontur. Pracowałam na marce Sebastian, super produkty, mega seria na objętość oraz nawilżająca. Zgadzamy się, też pracujemy na Sebastianie w salonie. No i Kubuś pisze, panie Pawle, super kolor. Panie Jakubie, już nie jesteś pierwszą osobą, która ten kolor pochwaliła. No, a jak robiłem ankietę na Instagramie, to wszyscy zbanowali. Także coś tutaj jest, kurczę, nie tak. Nie znali się dokładnie. Dobra, słuchajcie, przelatuję sobie jeszcze tak, czy nam tu coś nie zostało. Jeżeli zostało, to możemy sobie z poziomów ładnie nożyczkami zebrać. U Kuby jest bardzo dużo włosów, więc zawsze jakieś jedno, dwa włoski mogą gdzieś tam nam wyskoczyć. Więc wstępnie sobie sprawdzam, co i jak. Z drugiej strony zrobimy sobie dokładnie taką samą sytuację. Zwłaszcza w tej dolnej części. I teraz tak, bierzemy sobie linera i wykańczamy te wszystkie rzeczy, które gdzieś nam tutaj... Że co? Tak? To super. Maszynkami, jakie używacie maszynki do szczerzenia męskiego? Macie jakieś do polecenia fajne? Asortyment naszego wleku. I my chcemy też wprowadzić takie
live, które będą po prostu na żywo pokazywać Wam właśnie różnice między produktami, różnice między sprzętem. No generalnie na Wasze życzenie będziemy robić różne takie rzeczy, które by pozwoliły Wam porównać sobie ten sprzęt za pomocą naszych dłoni. Tutaj sobie podbieramy delikatnie maszynką, żeby aż takie długie te włosy nie były. Proszę? Pola. A jaką ty używasz na filmie? Ale kto? Ja? Tak. Pola. Wow. Czy to był liner bardziej taki, ale... No, ale mamy też bardzo fajne maszynki, a teraz jeszcze właśnie będę ją poszerzać o konturówki hiszpańskiej firmy Artero. I też będziemy Wam pokazywać, jak działają, a dodatkowo są super stylizowane. Właśnie Paweł je wybierał z katalogu, ale tak jak wszystkie produkty w sklepie, najpierw je wprowadzimy, sprawdzimy, a później będziemy Wam polecać. Mieliśmy już maszynki tej firmy, się sprawdzimy, natomiast te nowe modele, jak tylko sprawdzimy, to powiemy Wam, jak działają, jeżeli będą super, to wprowadzimy je naszego sklepu. Wizualnie wyglądają naprawdę super. Czy Paweł mógłby mówić głośniej, jak odpowiada na pytania? Tak, mógłbym. Kierować się w stronę mógłbym. Kamer. Pewnie, że mógłbym. A nie głowy pana modela. No. Pan model tu musi być dopieszczony, więc... Panasonic. Bardzo fajne. Bardzo fajne, długo na nich pracowaliśmy, ale możliwości, które dają maszynki Wola, no to Panasonic nie ma, że tak powiem, szans do nich. Także polecam też Panasonica, ale no nie wszystkie rzeczy da się nim zrobić. Artero będziemy testować, zobaczymy, myślę, że jestem pozytywnie nastawiony i zobaczymy, co one pokażą, ale na tą chwilę, no to jeżeli miał polecać, to Wall zdecydowanie. Jakieś pytania, coś, czy głucha cisza? Nic nie ma. Głucha cisza, piszą trochę o maszynkach. Zgadza się z Pawłem. Kubuś? No wy jesteście na zwyczaj zgodni oczywiście. Kubuś? Jest z nami, chyba. Słuchajcie, tutaj delikatnie na szyi jeszcze też... Pytanie, pracujesz no? Na zamkniętym czy otwartym ostrzu? Jeżeli robiłem tak jak przed sekundą tą białą maszynką temperą, to na otwartym ostrzu, ale jeżeli pracuję na grzebieniu, to zazwyczaj na zamkniętym. Jeżeli robię jakieś takie tempering bardziej, no to jest na zasadzie w zależności na jakiej odległości jestem, jaką mam długość włosów, wiadomo. Ale zazwyczaj na otwartym zaczynam i powoli przymykam w stronę dołu. Kolejne pytanie, jak długo zajmuje Ci strzyżenie męskie standardowo w pracy? 30 minut. 30-35 minut, jeżeli jest to nowy model, znaczy nowy klient z analizą, z myciem, z wszystkim, to 45 maksymalnie. Jeżeli to są włosy tego typu, jak ma Kuba, to godzina. Albo Tomek na przykład. Dokładnie. Zdarzają się klienci do tego. Tutaj delikatnie zbierzemy sobie jeszcze te odstające wszystkie. Zobaczcie, w bardzo mocnym kącie rozwartym, nie tylko je tak delikatnie dyscyplinuję. Niech one sobie tutaj odstają, bo po pierwsze nie chcemy ich całkowicie zbierać, bo nie ten klimat fryzury, ale chcemy, żeby aż tak mocno nie odstawał. I lecimy sobie dalej.
I z drugiej strony zrobię sobie to samo. Szybciutko, już nie będę się obracał. Zasada jest ta sama. Zbieram sam dół linii. W bardzo mocnym kącie. Rozwartym. Tak, żeby tylko zebrać sobie samą linię dołu. O. I teraz będziemy konturować, czyli zobaczcie, zebrałem sobie te wszystkie objętości i teraz zrobimy sobie ładny kontur po prostu linerem i przejdziemy do nacinania tej całej warstwy, żeby ją skończyć, żeby się wziąć za górę. Daję troszkę do przodu. Podrażnia cię, czujesz? Nie. Nie. No taką ma wrażliwą skórę po prostu, że od razu się delikatnie robi czerwona. I tutaj ten element, który tak nam odstaje, to możemy sobie delikatnie go przystrugać, to jest takie niesforne. Tego nie do końca jestem w stanie powiedzieć, ze względu na to, że to jest grzebień no name. Żebym nie był gołosłowny, nie jest nic na nim napisane. Dostałem go kiedyś jako reklamówkę na jakichś targach i tak został, ale głównie jak pracuję w salonie, to na parka, tylko na tym super slimie. Czyli nie na tym grubym grzebieniu szerokim, tylko na tym super slimie, dlatego że fajniejsze podejścia, fajnie zbiera, jest plastyczny, rusza się. Możemy sobie robić jakieś takie bardziej podejścia w C, jak chcemy na przykład, że z bardzo krótkich wyjście mocne, czyli po prostu przy przyłożeniu odgina się do kształtu głowy, więc ten slim polecam, jest bardzo fajny. I dopieszczamy sobie delikatnie linię. Tu jeszcze sobie, o, przepraszam, że tak przed kamerą, ale tu wszystko ładnie zczesać, dopieścić. Ok. Rozpakować, bo wiem, że zgubiłeś ostatnio. O, jest. Slimek. Tylko no rozpakuję, ale ja nie chcę białego. No to nie rozpakuję. Bo ja nie widzę na białym po prostu. Niektórzy są zwolennikami białego, niektórzy nie. Ja nie widzę. I teraz, kochani, tak. Lekkie nacięcia zrobimy, żeby trochę zdjąć objętości. I teraz tak. Będę robił to degażówkami. Uwaga, włos jest pierzący, wiem. Nie powinniśmy, ale to są włosy, których nie widać. Więc kwestia jest tego typu, że jeżeli będę dobrze wchodził, czyli punktowo degażówkami, nie poprzecznie, bo to jest zakazane, znaczy zakazane, no po prostu włosy się tak nie układają fajnie. Druga sprawa jest taka, że tego nie widać. To jest tylko techniczna linia, która ma spowodować zmniejszenie objętości głowy i przede wszystkim to, żeby fajnie się układała ta zewnętrzna linia. Więc normalnie w tych samych ustawieniach, w których pracowałem, czyli z pionu, mogą być nieco grubsze warstwy, nacinam sobie tak samo punktowo. Oczywiście degażówki firmy Babbage & Babbage.
Polecam również, bardzo fajnie obcinają. I wycinają idealnie, ani nie za mało, ani nie za dużo. Czyli te optymalnie te zęby są poukładane, tutaj bardzo fajnie się nimi pracuje. Mamy też różne inne degażówki, w jednych są te zęby poukładane troszkę szerzej, w innych bardziej wąsko, ale trzeba mieć dwie pary, a tutaj mamy jedną parę i robi wszystko. Jeżeli byśmy chcieli nimi też obcinać, bo czasem też jakaś taka delikatna korekta tego typu końców jest przeprowadzana, jest bardzo fajnie działają. Już pokażę. Już tylko sobie ponacinam tu linię ładnie. Słuchajcie, głównie najwięcej roboty to i tak jest tutaj u Kuby ze strzyżeniem tej części, bo tak jak już wcześniej mówiłem, ta zewnętrzna część im mniej jest cieniowana de facto, im trochę jest cięższa, tym dla niego jest lepiej ze względu na to, że one mają mniej mocy, te włosy. Jeszcze mam dwa pytania. Pawle, kontur, a jego wysokość? Kontur, a jego wysokość? A w sensie, czym się sugerować? No proporcja, nie? To już ciężko. No po prostu patrzymy sobie mniej więcej. Wiadomo, że nie możemy inaczej. Jak zrobicie poniżej ucha w dół, raczej będzie ok. Wszystko powyżej ucha, to jedyne, kiedy robię, jak na przykład jest głowa bardzo szeroka i chcielibyśmy ją mocno zwęzić, oczywiście też długością, bo pierwszą rzeczą, którą zwężamy, to jest długość. Wszystkie szpice zwężają, wszystkie odwrotne linie będą poszerzały. U Kuby tu można by było zastosować jakby odwrotną linię, tylko z drugiej strony te włosy budują mocno, więc też nie ma sensu zbyt mocno rozszerzać tej głowy. I teraz tak, jak na przykład robicie taką sytuację, że dosyć mocno macie długą linię na środku, to możemy sobie wystartować tak, że jakby z powyżej tego opuszka, nie opuszka, jak się nazywa? Opuszek to jest, czy? Jak się? Na uchu. Mniejsza z tym. Powyżej delikatnie i wtedy idziemy mocnym skosem. I wtedy nie ma problemu. Ale robienie prostej kreski powyżej jakby linii, zobaczcie, ja mam tak, że idealnie trafiłem praktycznie. Mam spod ucha, rusza. I to wtedy jest mniej więcej proporcjonalnie. W momencie, ale tu chyba... Nie wiem, czy z tej strony nie mam za... I teraz drugie pytanie. Jak długo pan Paweł pracuje w zawodzie? A zaczynam. Żartuję, nie. No troszkę lat już pracuję, ale to ciężko powiedzieć. Już, moment. Bo widzę, że nierówno. Nie wiem, 18? Myślę. No nie, może nie, 16. Nie wiem do końca. A co myślicie o farbowaniu męskim? Jakie farby, czy odsiwiacze, jakie firmy? Szczerze mówiąc, ja nie robię kolorów, nie jestem kolorystą, więc nie doradzam. Mamy dziewczyny, które w tej branży, także zapraszamy na szkolenia, jeśli chodzi o koloryzację. Na pewno takie informacje wam udzielą. Szczerze mówiąc, ja nie jestem zbyt dużym zwolennikiem odsiwiaczy ze względu na to, że później są takie sytuacje, że te włosy siwe są stumione, ale te włosy, które są, że tak powiem, w naturalnym kolorze, dostają różnych odcieni, więc osobiście nie jestem. Jestem zwolennikiem, jak już coś zrobić, to na poważnie. Dobrze, czyli tak jak na przykład ja. Ktoś tu jeszcze tutaj, nie ktoś, tylko Kinga Patulska. Ja jestem zaskoczona, że tak wysoko podciąłeś kontur w stosunku do zarostu naturalnego. No ale nie było praktycznie, zobaczcie jak zarost był, to było tu delikatnie, tu było delikatnie i tu było delikatnie, więc de facto były dziury. To jest mniej więcej jak z zarostem na twarzy, że zarost puszczasz do tej wysokości, w której masz pełny jakby zarost. W momencie, kiedy masz dziury w zaroście, to po co to zostawiać? Nie ma sensu. Chyba że robisz po prostu taki nieregularny zarost, jak najbardziej może być, nie? Ale tutaj jakby nie równoważy wam się, w sensie nie ma jakby zakłócenia, jeśli chodzi o proporcje szyi do całej głowy. Zobaczcie, nie wygląda to tak, jakby była odcięta linia na jakiejś takiej sztucznej wysokości, tylko w miarę fajnie. Jedyne co, to miał tu dłużej zarost i na samym środku dłużej zarost, ale były dziury. Więc nie ma co trzymać, zwłaszcza jak robicie tak zwany przysłowiowy kancik, jak to kiedyś było mówione, żeby w pełnej objętości włosy tutaj były, no to nie ma co zostawiać dziur. Jeżeli byśmy golili od zera, czy tam nawet nie od zera, tylko z jakichś tam kilku milimetrów, no to można sobie taki zarost zostawić. Dobra.
To chyba odnośnie grzebienia. Super, dzięki. Myślałam, że przy cieniowaniu istotne jest to, że jest to grzebień duży z rączką. No nie do końca, bo to też każdy ma inne preferencje, jeśli chodzi o grzebień. Pokazać, jak ten się wygina i możesz powiedzieć różnicę, jaka jest pomiędzy tym, bo wiem, że na szkoleniu ktoś mi ostatnio takie pytanie. Zobaczcie, ten jest bardzo wąski, a parka jest bardzo plastyczny, czyli po prostu przykładasz do głowy i jesteś w stanie, zobaczcie, wczesujesz sobie i jesteś w stanie sobie zrobić, co tam chcesz nim. A ten drugi, który jest grubszy, jest po prostu tak twardy, że nie jesteśmy, on w ogóle nie jest plastyczny. Więc nie masz szans zrobienia sobie jakiegoś odejścia, jeżeli pracujecie czy na grzebieniu, bo są różne szkoły. My pracujemy głównie na grzebieniu i nakładki używamy tylko ja osobiście, tam ewentualnie 4,5, 3 czy 1,5 do jakiegoś czyszczenia przy fejdach, czy jakichś tam krótkich liniach, ale do normalnego cięcia na grzebieniu używam tylko i wyłącznie grzebienia firmy Park, najlepiej Slim, żeby był plastyczny, bo tamten drugi jest taki, że się nie da. Ten zdaje się jest do krótszych, dobrze to rozumiem? Nie. A tamten jest do dłuższych? Nie ma to znaczenia. Jeden i drugi może być do krótszych, może być do dłuższych. Ten jest po prostu bliżej skóry, ma możliwość wyjścia od krótszych włosów. I druga sprawa, która jest bardzo ważna, się wygina. Czyli po prostu tworzymy sobie kształt, jaki chcemy. Moczymy sobie teraz tą zewnętrzną warstwę. Strasznie przecieka. No musisz padołku po prostu wybrać się do bawić. Awaria, to. Awaria. I dokładnie. Musisz się odwrócić, bo teraz widzimy tylko świetle. Dobrze, spokojnie. Spokojnie. Wszystko będzie tak, jak należy. Przeszliśmy sobie teraz płynnie, słuchajcie, do kolejnego etapu, czyli do wierzchniej warstwy. I wierzchnia warstwa, pamiętajcie, to jest zupełnie osobne strzyżenie. I teraz fajnie rozbudowało, nie będzie to mocne cieniowanie, więc będzie to wszystko na dalszych odejściach od głowy, ale żeby nam stworzyło bardziej sześcienny kształt, bo włosy z natury są bardzo okrągłe, Kuba wymaga zaokrąglenia, ale one tak mocno rozbudowują, że musimy dążyć troszkę do zmniejszenia tej objętości. Pierwsze zadanie, które zrobiliśmy, to zdjęcie objętości wewnątrz, czyli w środku, a teraz delikatnie będziemy nadawać kształt sześcienny, czyli pracować w najdalej odstających punktów, czyli w strefie tyłu potylicy, w strefie góry punktu środka, na dalekich odejściach, czyli w kącie prostym. Prostopadle do głowy. Zaczynamy, operatorzy są gotowi. Tak jest, tutaj piszą, dziękuję, że jesteście, super, że jesteś, jak się podoba i się cieszycie, że jesteśmy. Takie serduszko możecie Pawłowi wysłać, on się zawsze z tego bardzo cieszy. Ale co, że cieszą się, że jesteśmy? Tak, dziękujemy oczywiście. I teraz uwaga, ważna sprawa, model pochylił głowę do przodu, czy ja mu pochyliłem? I teraz kąt prosty normalnie jest tutaj w taki sposób, tak? Ale w momencie, kiedy jest pochylona głowa, to ten kąt prosty będzie już tutaj. I tylko robimy delikatną korektę, ja nacinam punktowo, żeby nie było takich prostych, tępych kresek. Zresztą tak loki wolą takie punktowe. Pytanie odnośnie tego, a czy robicie szkolenie ze strzyżeń włosów kręconych? Robimy, zapraszamy. Nowy kalendarz szkoleń jest dostępny na naszej stronie www.babiczek.babicz.com. Tam wszystko sobie możecie zobaczyć. Próbuję się tutaj przestawić, dlatego tak troszeczkę może przez moment niewyraźnie. No i zachęcam, żebyście sobie zajrzeli w ten kalendarz szkoleń już teraz, bo zapełnia się on już na 2022 rok. Więc warto sobie zaplanować tą edukację już troszeczkę do przodu.
Na pierwszym etapie strzyżeń męskich w ogóle robimy włosy długie. Czyli nie ma gole, nie ma nic. Czyli zapraszam też osoby, które chciałyby poznać tajniki bardziej pracy z dłuższymi włosami, zwłaszcza, że teraz jest duży nacisk na to i wiemy, że coraz więcej klientów chce mieć dłuższe włosy, a wiele osób przez wiele lat, zwłaszcza z branży głównie męskiej, nie miało z tym do czynienia ze względu na to, że głównie były to dosyć krótkie linie. Serduszek na Instagramie posypało. Jeszcze prawidłowa postawa fryzjera przy strzyżeniu. Czego nie należy wykonywać? Prawidłowa to jest indywidualna sprawa, zwłaszcza, że my pracujemy takimi technikami, że każdy z nas troszkę inaczej się ustawia. Są techniki, przy których trzeba się ustawiać i żeby ciąć włos od krótkiego do długiego włókna. Wiadomo, ważna sprawą według mnie jest to, żeby być niezgarbionym i w miarę prostym, ale to jest ciężkie. Spróbować robić sobie takie rzeczy, a to zaprocentuje na pewno na starość, żeby bardziej rozjeżdżać się jakby na nogach i cały czas trzymać tułów prosty, bo to wszystko, jak nieraz obserwujemy na szkoleniach, prowadzi ok, 20 ok, 30 ok, 40 też ok, ale 50-60 wydacie wszystko, co zarobiliście na fizjoterapeutę. Więc na to zwracać uwagę. Do samego ustawienia to jest indywidualna sprawa i do naszych technik, do naszych kątów, to jest tak jak wcześniej mówiłem, no musimy ustawić tą rękę. Ja pracuję raczej w taki sposób, że jeżeli pracuję na tej dolnej części i po lewej stronie głowy, to pracuję tak, że ręce wsadzam od dołu, nożyczki od góry. Druga strona, palce od góry, nożyczki od dołu. Oczywiście jeśli chodzi o strzyżenie długości, na przykład dłuższych włosów, starajmy się robić tak, żeby szczyc jedną i drugą stronę tak samo. Czyli jak jesteśmy z tej strony, starajmy się szczyc tak, a jak jesteśmy z tej, to tak, bo to ma bardzo duże znaczenie później na układanie się samych końców włosa. Słuchajcie, ja muszę i Pawłkowi, i Wam powiedzieć jedną rzecz, bo już mija nam właśnie za chwileczkę godzina. Może się rozłączyć z tego, co widzę, tak, na zegarku, że 21. Z tego, co widzę, to może nam się rozłączyć na chwilę transmisja na Instagramie, bo na żywo zdaje się jest godzina, kilka ponad godzinę, ale jeśli się tak stanie, nie przejmujcie się, bo ja za chwilę się połączę. Transmisję, więc dokończymy sobie wszystko, nie musicie się niczym martwić. Jakie brzytwy poleca się do męskiego strzyżenia? Na co zwrócić uwagę przy kupnie brzytwy? Ja tutaj wymyślę konkurs na następny raz i takie osoby aktywne jak Pani będą dostawały jakąś nagrodę. Tak stwierdziłam. Bardzo mi się podoba, że taka aktywność jest. Wiecie, no brzytwa to też inna sprawa. Przede wszystkim w tym momencie brzytwy tylko i wyłącznie praktycznie na żyletki, bo resztę no to ciężko w ogóle sobie wyobrazić w pracy, jeśli chodzi o taką klasyczną, prawdziwą brzytwę. Kolejna sprawa jest taka, że dla niektórych ma, że tak powiem, waga duże znaczenie. Więc ja bym się sugerował tym, żeby po prostu, żebyście potrafili idealnie nią władać, żeby idealnie dwoma palcami można było sobie ją chwycić, żeby ona nie była za ciężka. Także szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć. Dla każdego będzie to co innego. Ja lubię, rzadko używam, ale jak już używam, to używam raczej bardziej ciężkiej, żeby była bardziej stabilna. Żebym ją czuł. Więc tym się sugeruję. Ale tak ciężko odpowiedzieć na pytanie, czym się sugerować. Nie ma co się sugerować ostrzem, bo ostrze to jest żyletka, którą kupujecie. Bo już nie ma ostrza, to nie jest klasyczna brzytwa. Więc i żyletek też jest od groma. Są z metalu miękkiego, bardziej ostrego, no z różnych to też jakby bardziej tutaj bym się sugerował tym, jaką wybrać, do jakiej skóry i do jakich rzeczy, ale to jest też temat rzeka, więc zapraszam na szkolenia. Ale samą brzytwą jako brzytwą, tak jak mówię, no ja bardziej się sugeruję wagą. Ja lubię, jak brzytwa jest cięższa, żeby była bardziej stabilna. I punktowo mocno sobie wcinamy. Pani Michalina, dopiero zaczęłam Was obserwować i jestem zachwycona. Fajne szkolenie, dziękuję, zapewne nie ostatnie moje. Bardzo jest nam miło, naprawdę. I zapraszamy na nasze strony www.akademiababicz.com i akademiababicz.online, gdzie może sobie Pani nas obserwować na Pani Michalino webinarach online. Kilkanaście godzin pracy od tak naprawdę podstaw, naszą filozofią. Zobacz.
Zobaczcie sobie już, jak je podcieniowałem tu. Wiadomo, że to są kręty. Łapią kształt bardziej sześcienny. One dalej będą rozbudowane, one dalej będą dawały ten środek, który potrzebuje, ale nie będzie takiej sytuacji, że pokazywałem na zdjęciu, że poszła proporcja w drugą stronę. Czyli całkowicie zaburzyła jego wysokość, a wręcz się okazało, że wysokość już nie gra, tylko gra to, że jest 3 razy szerzej niż powinno być. Więc jak najbardziej zaokrąglenie mamy, ale bez przesady, nie? Dobra, i teraz druga strona. Zastanawiam się, jak się ustawić. Może tak? O nie, tak będę, dobra. Ciach. I punktowo. Jeżeli macie gwarancję, że klient nie będzie, to się rzadko zdarza u facetów, ale prostował włosów, to możecie sobie pozwolić przy tego typu włóknie nawet na duże separacje, czyli mocne wcięcia dziury, wręcz wycinanie, bo loki dużo lepiej reagują, fajniej się skręcają przy takich dużych separacjach i po prostu, no, tylko musi być gwarancja, że absolutnie ten włos nie będzie prostowany. Podejrzewam, że u facetów to nie jest problem. Korona nacinasz punktowo, czy koroną pewnie nacinasz punktowo? Nie, koronę, górę, chodzi o koronę. Tak, takimi trójkątami, nieregularnymi, nie muszą być takie same, pamiętam, to są włosy kręcone i tak jak powiedziałem, im więcej separacji, im więcej długości różnych, one się będą lepiej układały. Rozchodzę się trójkątami z punktu środka cały czas, promieniście, nieprostymi kreskami. I teraz delikatnie naciągam włosy do tyłu, po co? Po to, ażeby mi się delikatnie wydłużały w stronę przodu, czyli cieniowanie, żeby się robiło coraz dłuższe. Do pytań, teraz będziesz miał falę pytań. Dlaczego poprosiłeś modela o pochylenie głowy do przodu zamiast trzech przy naturalnym ustawieniu głowy kontrolnej? Bo łatwiej mi jest wyczesywać, ale jeżeli wiem, że on ma tak głowę i zmierzyłem sobie sytuację taką, że jest obcięta taka linia, daj do przodu, do tyłu. Jest kąt prosty? Jest. Pochylam głowę do przodu. Wiem, że muszę wyczesywać tu. Łatwiej mi się tak szczerze w tym miejscu niż tu. Owszem, mogę, nie? Ale jeżeli mam świadomość, dlaczego tak się stało i że jak pochyliłem głowę, to mogę sobie tak pracować, dlaczego nie? Ważne, żeby myśleć i żeby wiedzieć, co się dzieje na głowie. Bo jeżeli była taka sytuacja, że model jest pochylony tak, co już mówiłem na samym początku, a myśmy obcinali w taki sposób, to co by się stało, jakby odchylił głowę? Byłby kąt rozwarty, a nie prosty. Żaneta Waszak pisze, świetne strzyżenie Pawle, fajnie, że pokazujesz dłuższe fryzury męskie, czas tych facetów zapuścić. I jeszcze pytanie, front włosów w nawiasie grzywki jest odchylany do tyłu? Grzywka na razie w ogóle nie bierze udziału w strzyżeniu, bo jak widzicie, grzywka jest jeszcze spięta i ona będzie tylko połączona w strefie góry. W tej płaszczyźnie nie będzie dociągała do boków, bo jeżeli zaciągniecie do boków tą płaszczyznę tu, to macie gwarancję, że będziecie mieć dziurę w zakolu. Nie wolno tej sekcji góry, która jest tutaj, przeciągać do sekcji bocznych w tych płaszczyznach, ponieważ wychodzą duże niedoskonałości, w najlepszym wypadku przerzedzenie, w najgorszym wypadku dziura w zakolu. Tą górę w kącie prostym tniesz, tył i boki? Tak, wszystko naciągam teraz delikatnie do tyłu i będę w kącie prostym docinał sobie. Tak. Żeby się linia wydłużała. Ona się musi wydłużać do przodu, bo chcemy odczesać te włosy do tyłu. Jeżeli byśmy sobie zrobili za krótko, nie wejdą nam za uszy, nie? Jakieś rady od doświadczonego fryzjera dla osoby, która niedługo będzie przystępować do pierwszej kwalifikacji w zawodzie fryzjera? Wykonywamy usługi fryzjerskie. Ja mam radę przyjechać do Akademii Babicz. Ja mam radę nie brać sobie wszystkiego do serca. To chyba dobra rada. Ale jak masz jakąś jeszcze, to... Daj troszkę na bok. Tu jeszcze sobie możemy skontrolować lekko długość. Ciach punktowo. Dobre pytanie. Znowu od naszej ulubionej tutaj pani.
No. Co jaki czas powinien klient przyjść do salonu na odświeżenie takiej fryzury? Czy przy tym strzyżeniu możemy w różny sposób modelować włosy? Tak. Możemy je zostawić w takim ustawieniu. Ja będę robił je dzisiaj bardziej trochę na dyfuzorze, na Shaper ID. Może sobie odczesać, bo ta grzywka będzie dłuższa. Może być przedziałek na środku, może być przedziałek na boku. Mogą być założone za ucho. Jeżeli nie byłyby wycinane zbyt mocno do włosów kręconych, to co przed chwilą mówiłem, ta technika takich wycinania tych dziur, to może nawet sobie je spokojnie przeprostować, czy tam zrobić bardziej klasycznie, nie ma żadnego problemu. Ale szkoda takich włosów do jakiegoś modelowania, szczerze mówiąc. To jest włos, który jak ma lekkość, ma, jest fajnie przystrzyżony, ma zrobiony kształt tym dołem, to de facto praktycznie sam się układa, prawda? Jest dobrze obcięty, się układa sam? Tak. Tak. Strzyżesz z wydłużeniem do przodu? Tak. Muszą się wydłużać do przodu, bo uwaga, nie będą tak noszone, tylko będą noszone bardziej, chcę zakładać sobie je za uszy, tak? Żeby mógł sobie je założyć za uszy, muszą być skosem do przodu. Co nie oznacza, że ma je tak nosić, bo jak tak będzie nosił, to co to mówiłem przy analizie, jeszcze bardziej będzie wyciągało to w stronę przodu, nie? Czyli raczej będą to linie wszystkie o w ten sposób idące. Ciach, ciach, ładnie się chwytają. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy wstępnie zrobione i teraz ostatni etap, czyli grzywka. Rozpuszczamy grzywkę. Moczymy. Stwierdzam, zaczynałem u Pawła od zera. Darek Grzejszczak pisze. Super, cieszymy się. Zobaczcie, jaka długa grzywa, już coraz dłuższa. Jeszcze się tak dokładnie nie chwyta za uszy, ale już jest w fazie zapuszczania. I teraz jedyną rzeczą, która łączy nam tą grzywkę, oczywiście nie mówię tutaj o długościach, tylko o przestrzeni, z całą resztą to jest punkt środka i z punktu środka wybieramy sobie pięknie linię. Pasmo pamięci główne, czyli od nosa do kręgosłupa. Przedziałek zostaje ciach. Na środku. Tak. Ta zostaje na środku i kolejne pytanie z Instagrama. Ci Instagramowicze są, słuchajcie, pierwszy raz bardziej aktywni od Facebooku. Teraz proszę. Najczęściej tematy z klientem. U Pawła na pewno sportowa. Jak zrobić masę? Żartuję. Nie, no tak, samochody, sport, takie rzeczy. Raczej tak. A z klientkami to koronawirus. Koronawirus ostatnio rządzi, znaczy ostatnio od dłuższego czasu, więc o, zobaczcie sobie. Daj prosto teraz głowę. Teraz ważna sprawa, że teraz prosto głowa. Prosto głowa. Tutaj są takie krótkie włoski, które widzicie, to model sobie wyrwał bransoletą od zegarka, więc to nie ja. Przyznał się i teraz widzimy. Najkrótsze pasmo to z tyłu, tutaj. I delikatnie, żeby nie było całkowicie płasko też na górze, bo głowy w prostokątne lubią być dosyć mocno płaskie na górze, więc jak one troszkę lekkości dostaną tu, to na pewno dużo lepiej się będą układały. I kolejnie zabieram kolejne pasmo, już trójkąt, dociągam sobie troszkę na wysokość nosa i znowu punktowo docinam, przeczesuję. Nie wycinamy pasma, które jest zmarszczone tutaj w kąciku palców. Tu ktoś pisze, że meczu piłki nożnej. No, czyli w zależności od tego, kto się czym interesuje. Paweł akurat jakimś specjalnie dużym fanem piłki nożnej nie jest, więc tego tematu chyba nie poruszasz z klientami. Nie. Prawda? Chyba, że z euro. Tak. A jest co poruszać? Mam pytanie, czy czuje pan panu w swoim blond looku? Rewelacja. Podobno dużo młodziej. To jest ważna historia, bo to chłopaki zrobili podczas naszego szkolenia wewnętrznego w Akademii, żeby sprawdzić na Pawle strzyżenie i koloryzację. Nie zdradzaj. No to naszej następnej kolekcji. No to proszę, tak mi siadło, że to już tak zostanie po prostu, kolega. Tak, bo niebawem przygotowujemy dla was nową kolekcję męską z sesją. Miałam nie zdradzać, ale jakieś musicie mieć tej profity, że z nami jesteście. T-
Teraz sobie jeszcze weźmiemy horyzontalnie troszkę. Troszkę punktowo odświeżamy tą długość, bo chcemy, żeby ona się jednak chwyciła do tyłu, więc jeszcze z drugiej strony to samo. Jejku, bardzo miłe komentarze. Pani mi napisała, że zaraziliśmy ją fryzjerstwem męskim. Tutaj ktoś pisze, chyba w końcu polubię męskie strzyżenie, pozdrawiam. Takie rzeczy bardzo miło usłyszeć, naprawdę. Paweł, ucieszysz się? Tak, bardzo. Skupiony jest, ale się na pewno cieszy. Możecie jeszcze mu jakieś serduszka wysłać. O, na Instagramie mnóstwo serduszek. Ale oni chyba się dobijają, żebym zaczęła czytać komentarze, bo widzę, że są. Co do trudnych klientów, chyba jak w każdej branży nie ma złotego środka. No tak, to prawda. Właśnie coś nie mówiło o trudnych klientach. Co było o trudnych klientach? No ale powiem wam, że ja tak nie miewam trudnych klientów, jak mówić szczerze. Nie będzie strzyżenia do salonu. No tak jak Paweł. Obciąć. Dokładnie. Już mnie kilku pytało, już mnie kilku pytało chłopaków, czy im takie zrobię, no. A byli nastawieni początkowo średnio, jak mam być szczery. Najlepszą metodą na zdobycie klientów? No słuchajcie, handlowiec mogę wam powiedzieć, że najlepszą metodą na zdobycie klientów jest po prostu bycie dobrym fachowcem. To też, aczkolwiek trzeba być otwartym, czyli jak ktoś jest zamknięty, nie wierzy w siebie, wydaje mu się za każdym razem, że mu nie wyszło, oczywiście nie mówię tutaj, żeby w odwrotną stronę to zadziałało, czyli działamy beznadziejnie, ale jesteśmy sobą zachwyceni, no bo często to niestety bywa, ale na pewno, Ewuńciu, ja teraz mówię, co zanim zacznę? Tak, to słuchajcie, na pewno pewność siebie jest mega ważna, bo jak nieraz są takie osoby, które robią naprawdę fajne rzeczy, choćby nawet na szkoleniach, ale cały czas, a czy dobrze, czy tego, że się boją, no to jest najgorsze, bo klienci się też was z automatu boją, nie? Także wydaje mi się, że troszkę otwartość, pewność siebie bardziej, dostosowanie się do klienta. Zawsze i tak macie takich klientów, jacy sami jesteście. Ja mam dużo klientów, którzy są de facto odzwierciedleniem mnie, jakby, więc i nie wiem, przyjdzie ktoś, któremu ja nie pasuję jako osoba i nie przyjdzie już następnym razem ze względu tylko na to, że jest taka sytuacja, że ja mu nie pasuję jako osoba, a nie to, co mu zrobiłem na głowie, więc to jest też bardzo ważny element według mnie. No. Pokaż proszę, jak sekcja boczna, dlatego weszłam w słowo, zanim zaczniesz duszyć, łączy się z tylnią na długości. Tarata. Z kosem. Uwaga, zbliżam. Ciech. Ciech. Widać? Ciech. O, milimetr tu mogę poprawić, żeby się nikt nie doczepił. No ale to jest kwestia taka, że... Dobrze, szyderczy uśmieszek był tutaj u pani. Zobacz, proszę, pach. Pach. Wszystko się łączy ze sobą w długości. W objętości nie do końca, bo też nie może. Ale w długości się wszystko ze sobą łączy. Dobra, słuchajcie. Ostatni etap, który mamy tutaj, to powinniśmy to sobie jeszcze fajnie tutaj ponacinać, ale to kwestia jest tego typu, że już naprawdę przedłużamy i przedłużamy, więc nie chcemy was zamęczać, więc afiliacja, ale zobaczcie, jaka się od razu głowa z tyłu zrobiła, o ile mniejsza. Wszystko się tutaj delikatnie wypłaszczyło, dalej daje szerokość. Zobaczmy sobie z przodu jeszcze na naszego Jakubka. Zobaczcie, nawet jak sobie założy je delikatnie za uszy, o, w ten sposób, nawet jak coś tu mu wypadnie, to całkiem fajnie chłopak się prezentuje, mało tego, nie jest tak tutaj szeroko. A nie jest szeroko przez to, że ja nie wiadomo, co zrobiłem zewnętrznie, tylko zdjęliśmy objętość wewnątrz,
która budowała strasznie i one po prostu te krótsze podbijały i ten. Wiadomo, że jest to zabieg, który wymaga później, żeby klient do was przychodził, ale to akurat plus, bo będzie więcej pieniążków. A tak to zrobimy długie włosy i co, za 3 miesiące się pojawi? A tak to jak zrobimy tego typu zabieg, to zawsze trzeba go trochę odświeżyć, gdzieś tutaj podgolić, coś trzeba zrobić, więc na pewno jest to takie trochę bardziej uzależniające od was. Wydaje mi się im plus. A dla klienta na pewno będzie to udogodnienie tego typu, że nie będzie miał tak dużej głowy. Mało tego, przez to podcieniowanie u góry, jak widzieliście na zdjęciu, było całkowicie płasko tu. Teraz, przez to, że są trochę lżejsze, nie mówię, że ma rozciągać, bo przy prostokącie nie chodzi o rozciągnięcie górą, ale o zbudowanie sklepienia. Bo te głowy często są takie, po prostu jakby były uderzone od góry. Nakładam Shaper ID i przechodzę do suszenia dyfuzora. Na sucho będziesz jeszcze zbierał objętość i od razu następne pytanie. Co Państwo jest na strzyżeniu na sucho? W jakim sposób można lub... Przy tych włosach nie zalecam robienia takiego zabiegu, żeby robienia cięcia jakieś na sucho. Przede wszystkim będą robione dyfuzorem. Jedyną rzecz, którą mogę tutaj pokazać Wam jeszcze, to zebranie objętości delikatnie rezorem, co daje nam taki efekt znowu dużej różnorodności w długości. Zebranie objętości i jeszcze te loki się później fajniej układają. Czyli bierzemy sobie tak zwany nóż chiński. Pamiętamy, z nożem chińskim ważna sprawa. Świeży nóż za każdym razem, bo później więcej problemów niż pożytku. Kolejna rzecz, co głowę zmieniamy i są nawet nieraz głowy, które obcinamy tak, że połowę głowy jednym nożem, w sensie jedną żeletką, drugą żeletką. Po prostu jest tak dużo włosów i takie tempy, że to sprzęt się tępi. Jak się tępi, to robi więcej szkody niż pożytku. I teraz sobie zrobimy jeszcze takie nacięcia. Troszkę zbierzemy objętości, czyli trójkątami. Dariusz Teśrowski, przykład kolejny webinarów Akademii Babicz, profesjonalizm i ogrom wiedzy, którą można wykorzystać do pracy w codziennej i w salonie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zobaczcie, zbieramy sobie tylko delikatnie objętość, czyli znowu idę bardziej horyzontalnymi podziałami, czyli takimi niepłaskimi. I od nasady zbieram sobie delikatnie te włosy, widzicie, zbieram sobie delikatnie objętość. I tak samo, pach, jeden przedział, podział. Jeżeli bym chciał, żeby się bardziej od nasady podbijały, robię to przy nasadzie. Jeżeli chcę, żeby bardziej ściągnąć objętość, to robię środki, nie końce. Tylko środki. Ciach. Kolejny podział. Przyspieszaj, Paweł, przyspieszaj, bo już widzę, że tutaj Facebookowicze nam troszeczkę uciekają. Za 7 minut top model. Dokładnie, no to już miałem nie robić nacięć, bo nie chciałem zamulać, ale tutaj pytanie padło, no to szybko te nacięcia jeszcze delikatnie zrobię. Słuchajcie, tutaj z nacięciami też jest u Kuby taka sytuacja, że tak zdjęliśmy już objętość tym dołem, że już te nacięcia naprawdę już nie ma co też przesadzać. Wiadomo, że jak zrobimy, to fajnie się będą układały, ale też nie ma co przesadzać z tym wszystkim ze względu na to, że no już nie ma połowy włosów na głowie przez ten dół. Dobra, nakładam sobie szybko Shaper ID. Wtryskuję sobie go tu. Dobra. Czekaj. Ale tam ostatnio wokół fryzjerstwa zrobił się straszny szum odnośnie, nie wiem, czy ktoś ogląda, czy nie, Metamorfos. I straszny hejt wylał się tam na stylistę, które zmienią te dziewczyny. Dlatego tak wspomniałam, że może branża fryzjerska teraz tym zainteresowała, ale to jest temat oddzielny, więc nie wgłębiam się. Bo bardzo się cieszę, naprawdę, że jesteście tak aktywni dzisiaj, ale musimy troszeczkę przyspieszać, bo
Boję się, że zaraz po prostu zabieram tą transmisję, zwłaszcza na Instagram. Oczywiście będę się starała czytać w międzyczasie pytania. Poleca się pudry do włosów, wysuszają skórę głowy. Wysuszają skórę głowy, poleca się rzadko. Więc jak już ktoś ma go używać, to nie codziennie na pewno. Później jest efekt odwrotny, czyli po prostu skóra się broni i wydziela z nadmierną ilość sebum, czyli po prostu efekt jest, tylko się pogarsza. Jeżeli jest klientka, która chciałaby używać, jeżeli potrzebujemy, żeby używała, bo objętości nie ma, to no, dwa razy w tygodniu, na pewno nie codziennie. No. Jeszcze szybciutko, ostatnio może już się umówmy. Znowu ja, bardzo mam miło. Czy tył był cięty na długości i czym się Paweł sugerował, zostawiając długość? Nie był cięty tył z długości, był robiony tylko i wyłącznie z cieniowania czy z kąta prostego. Jak sobie wybierałem tutaj kąt prosty, to ostatnie pasmo, które macie w palcach, jest to pasmo długości. Jeżeli wchodzi w cięcie, to znaczy, że wam się skróci. Ja się sugerowałem, żeby to najkrótsze pasmo było takie, żeby się gdzieś zamykało mniej więcej pod potylicą, tak? To są włosy kręcone też, więc one są nieregularne i żeby nie było tak, że wisiały. Widzieliście na zdjęciu tam, które pokazywałem, że ta warstwa była tu i jak to wyglądało? Po prostu jeden wielki ciężar przede wszystkim i tak bardziej kobieco, nie? Nałożyłem Shaper ID i robię to. Ale niebawem będzie to nazwa
Babicz Concept, Babicz Store.com. Już akurat jesteśmy w trakcie dużych zmian. Zapraszamy oczywiście serdecznie. My również Wam dziękujemy. Ja już tak z dotyk, którzy się w Malutku żegnają, był widzę, że pomał tak się właśnie dzieje. Bardzo też dziękujemy, że byliście z nami i bardzo się cieszymy, że Wam się podobało. Na pewno Paweł na wszystkie komentarze, albo też na część, później jeszcze odpowie. Możecie mu jeszcze wysłać kilka serduszek. Ok, dziękuję, wszystko super wyjaśnione, dziękuję za super szkolenie. Nazwę sobie włączę tam jeszcze. Dzięki wielkie za dzisiejszy live, pozdrawiam. Ekstra fryzura męska. Serduszek ulubiony. Także jeszcze Paweł pewnie na zakończenie pokaże, jak model wygląda. I się z Wami pożegna, ale już tak powoli odpowiadam takiej osobie wykańcza fryzurę. Dobra, czekajcie. Jeszcze tu chciałem sobie. Co jest? Prąpią na szkolenie online. Prąpić się nie będzie, ale tak jak wcześniej wspominałam, zapraszamy na Facebooka Babicz Concept Store, bo tam będą niebawem konkursy i również będzie można w takim konkursie, nie powinno Wam zdradzać, ale Wam zdradzę, wygrać właśnie dostęp. No, wydają się w miarę. Webinarów miesięcznych i wiele innych bardzo atrakcyjnych nagród. Także zachęcamy do obserwowania nas. Niebawem w ogóle będziemy na Instagramie. Patrzcie. Kwestia dni. Także, taka niespodzianka dla Was na dziś, że jako pierwsi taką informację otrzymujecie. Lecam jednak na top model. Mówię ci, śpiesz się, bo już 2 minuty tutaj masz konkurencję. Dobra, no i zobaczmy sobie na modela. Wszystko się ładnie tutaj boczkiem, zobaczmy sobie jeszcze. Wszystko się ładnie nam tutaj zakłada. Czy już tej linii takiej mocnej skosu nie ma, czyli jak sobie założymy je w sensie za ucho, to wszystko ładnie przecina. Jesteśmy w stanie tutaj sobie rozbudować, jeśli chodzi o czoło. Tył, ładnie w objętości, a teraz wyobraźcie sobie, że jest drugie tyle włosów, co się dzieje na tej głowie. Mam nadzieję, że na wszystkie pytania, które Was intrygowały, byłem w stanie Wam odpowiedzieć. Jak coś, to piszcie sobie w komentarzach. Jak Wam się podobało, ja wiem, że długo zeszło, bo to jednak trochę teorii i tego wszystkiego. Nie zasnął, jest cały zdrowy. Widzicie, że włosy są mocno kręcone, falujące, takie niesforne, więc zawsze trzeba je jakoś zdyscyplinować. Ale przez to, że mają dużo mniejszą objętość, na pewno będą przyjaźniejsze dla osoby, która je nosi. No i co? Jak Wam się podobało, to zachęcamy do tego, żeby postawić łapkę do góry. Jak Wam się nie podobało, to oczywiście nic nie zostawać najlepiej. Także dziękujemy bardzo. I co? I do następnego. Zalecam oczywiście, żeby zaglądać na naszą platformę. Zaleca, słuchajcie. No mniejsza z tym, co robię, już trochę jestem zmęczony, szczerze mówiąc. I co? Żeby sobie, jak Wam się podoba temat, jak Wam się podobają te analizy, żeby sobie po prostu zaglądnąć i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak profesjonalnie to powinno być przeprowadzone. Tam jest, że tak powiem, bardzo fajnie wszystko wytłumaczone na każdym przykładzie, na każdym kształcie twarzy, jakich kątów używać, jakie stylizacje są najlepsze do danego kształtu twarzy. Także zapraszamy. Może jakaś promka będzie, ale to się jeszcze okaże. Czy szefowa jakiś kodzik tam klepnie. Ale kodzików nie będzie, ale będzie konkurs. No, ale będzie konkurs. Dobra, słuchajcie, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dzięki, że byliście z nami. Kuba, pożegnaj się ładnie. Pa, pa. No. Do widzenia. Dokładnie. Dziękujemy Wam serdecznie. Pa. Cześć.